Po przeprowadzonym referendum przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pracownicy Szkoły Podstawowej w Sławie zdecydowali o przeprowadzeniu akcji strajkowej, która rozpoczęła się dzisiaj od godziny 7 rano. Szkoła w związku z tym przechodzi pewną reorganizację. W większości dzieci nie ma, praktycznie mamy jedną uczennicę, która dotarła do szkoły. Jest ona w tej chwili pod opieką świetlicy szkolnej. Natomiast no, przechodzimy również reorganizację związaną z tym, że ma się odbyć od środy sprawdzian uczniów szkół gimnazjalnych. Stąd też jesteśmy w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zmieniamy salę, po prostu łączymy je razem. Zmieniamy również komisje, które w tej chwili przechodzą no, po prostu szkolenie, aby były przygotowane do sprawdzianu, aby sprawdzian mógł przebiec bez zakłóceń.